spokojnego nie znam dnia. Aż to spalam mety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, równo czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na odmiast, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Para, 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 pa, pa. Para, 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 pa, pa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną dam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi, absolutnie. Absolutnie, fara, 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 pa, pa. Fara, 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 pa, pa. W sumie z ludźmi fajnie mi. Absolutnie. 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 Kim jeździ? Nigdy nie zostanę kierowcą. Przecież marzyłeś zawsze o tym. Zdawało ci się. Na świecie można jeszcze sporo zmienić. Znowu zaczynasz te swoje rewolucyjne pomysły. Bo gdyby kwiaty rosły na chmurach, to deszcz by padał z ziemi do nieba. Prosto w nogawki. Lepiej nie przeprowadzaj tych reform, to nic nie polepsza. Tylko mnie ma być gorzej? Co mi to? Żebyś pamiętał. Na razie nie mam sklerozy. Nie chcę tego. Nie marudź, to są twoje rzeczy. On pomyśli, że jestem babą z jarmarku. Zależy ci na tym, co on pomyśli. A pani wciąż jeszcze czeka. A długo tu będziemy jeszcze siedzieć? Aż do końca. A potem? Panewki stukają. Panewki stukają. Pan się zna na maszynach, ale do szycia. Co się stało? Co, nie dostałeś alimentów? Musisz go zabrać. Nie rozumiem, ale dlaczego? Nigdy nie chciałaś. A kiedy? Teraz, zaraz. Nie, to niemożliwe. Ale musisz. Ale to konieczne. A ile razy cię prosiłem, żeby trochę ze mną pobył?
że na urlop go wezmę. A teraz sama widzi, co się dzieje. Jutro nas wysyłają na akcję przeciwpowodziową. Jest twoja matka. Nie ma. W sanatorium. To pech. No wszystko się pokrzyżowało. Stan absolutnie wyjątkowy. U mnie też. A co się stało? Dziś jeszcze idę do szpitala. Co ci jest? Operacja! Naprawdę nie miałam go z kim zostawić. No jak to, a ten? O. Co to za operacja? To moja sprawa i lekarzy. Jego rzeczy. Na jarmark chodzi z tym koszykiem? On tak samo nie chciał tu przyjść jak ja. A po co mi to mówisz? Wiem, że przez całe życie buntujesz jego przeciwko mnie. Czy zawsze musimy ze sobą tak rozmawiać? Sprawny? W porządku. Jutro 6 rano lecicie konwojem po worki do centralnego magazynu powodziowego, potem na Wyszogród. Wolałbym jakiś lokalny. Nie ma wolał, nie wolał, jest mobilizacja. Macie delegację do końca powodzi. Michasiek? No co, ogłuchłeś, stary? Nie nazywam się Michasiek. To jak mama na ciebie woła? Różnie. A jak lubisz najbardziej? Nie pamiętam. A jak wujek na ciebie woła? Na razie nie mam żadnego wujka. No jak to, a ten, co mieszka z wami w Sanoku? Każe na siebie mówić tatusiu, co? No co, obraziłeś się, stary? Ilu można mieć tatusiów? To był inżynier od nafty, jak kopali blisko. A skąd on był miejscowy? Przyjezdny. Jak wiecili, to 2 razy na tydzień, a jak ich przenieśli pod Ropienkę, to był 1 raz na 2 tygodnie. A ostatnio? Na razie wcale. A mamusia? Bardzo się zmartwiła? Ona mu sama powiedziała, że prace zlecone to może sobie brać gdzie indziej. I miała rację. A o mnie mówiła coś? Sam się jej spytaj. Może głodny jesteś, co? Nie. A nie chcesz się spać? Nie. Nie? No to czemuś nic nie mówisz? Myślę. A o czym? Co by tak było, gdyby kwiaty rosły na chmurach? Ja nie wiem. Nie wiesz? Deszcz by padał z ziemi do nieba. Słuchaj, stary, może cię czapeczka tam ugniata, co? A może masz dosyć tej jazdy? Na razie mogę tak 100 razy dłużej jechać. A pojechałbyś kiedyś ze mną gdzieś tak daleko? Hmm? Co to znaczy daleko? Jumbo Jet leci z Ameryki do Afryki 2 godziny. A jakbym leciał rakietą gdzieś na jakąś gwiazdę? To co, nie? Dlaczego? Dotrzeć do jakiejś planety na to trzeba 170 lat. To znaczy ten, kto wyrusza na Marsa, musiałby po drodze się ożenić i mieć dzieci. Dopiero one by doleciały. A. Musieliby ze sobą wziąć księdza.
Po co? No na ślub. Można i cywilny. Można też i wcale. Zostań tu. Pójdę z tobą. Tutaj, tu. Przejdźcie za mnie. Suche worki, brat. Jeszcze cztery. Mam już cztery. Do pełna, syp. Syp do pełna. Ty. O? To jest twój wóz? Mój. To co wy tu robicie, co? Co? Przecież tam wie. Tam jest most zagrożony. A wy się tu chrzanicie z zasypywaniem jakiejś dziury, no? Tu kazali przywieźć i tu zdać. Ty odpowiesz, jak most pójdzie. O. Ja tam jadę. Ale zaraz, czym? Moim? Twoim jedź. Wszyscy odpowiecie, tak? Cała Polska się dowie. Jak się dowie? I wraca się dowie. Michał. Michał. Michał! Gdzie ty włazisz? Gdzie włazisz? Dalej, tu jeszcze jest. Zdejmiesz te buty i założysz te. Nie. Musisz, absolutnie. Nie. Na pierwsze piętro nosić. Takie buty. Dobra, a szafę też? Tak. Zabierzcie to. Wykorzystaj swoją szansę. Ostatni ryzą psy. Jeszcze jedną informację. Słyszę, nie patrz, jeszcze jedną. Fura. Dzień dobry. Jak się nazywasz, dziewczynko? Michał Wąsowski. Uwaga, chłopaki. Czerwony kapturek na inspekcję przyszedł. Cześć. A co masz w tym koszyczku, dziewczynko? Gówno. Czego tu szukasz? Będę tu spał. Tu nie przedszkole. Ale za to stajnia. Co to za sierota? Żadna sierota. To mój syn. Co? Nic. Po pierwsze, Primo, to jest dziewczynka pod tytułem Czerwony Kapturek. A po drugie, Primo, jak to może być twój syn, kiedy się nazywa Wąsowski, a ty jesteś Szygła, no? Wytłumacz mnie te zagadki. Tak, zastanów się, Marian. Czy rzeczywiście jesteś jego ojcem? Może masz kawałek chleba? Chleba? Babski. To weź go ze sobą. Jak cię... To w powietrzu z głodu umrzesz. Michał! Panie milicjancie, zgubiłem się rodzicom. Niech mnie pan odeśle do Warszawy. A ty... Gdzie ty łazisz? A pani by kto? Ojciec. I wcale nie niby. Ja Wilga.
Towarzyszu, na co czekasz? Most trzeba ratować w pierwszej kolejności. Dwa przęsła są już zagrożone, no. Jakie buty? A, dobra, zabierajcie te buty. To chcecie czekać, aż most pójdzie, tak? Dobra, słucham. To ja po to w 45 roku podnosiłem ten, może by teraz... Uspokójcie się, towarzyszu Czerniak. Dlaczego tak głośno krzyczycie? No bo ktoś musi powiedzieć sumienie, tak? Dobra, dobra, nie denerwujcie się, ja tam zaraz wszystko wysyłam. W porządku, cześć. Już 3 doby to robicie. Czas iść spać. Ja? Ja bym miał teraz zasnąć, tak? To ja potem w 39 roku ocaliłem ten most przed wybuszeniem, żebym teraz sobie poszedł, tak? O, jest jeden z tych dranic, a im wszystko wisi. Miał worki z cementem, ale nie chciało mu się pod most zajechać, to je zwalił byle gdzie. Robię, co każą. No tak, stan wyjątkowy. Gdybyśmy robili tylko to, co każą, to byśmy sobie teraz mogli na cmentarzu w karty grać. Ale dosyć, no! Jak każdy robi, co do niego należy, wtedy będzie dobrze. Wieczorem zgłoszą się i odbiorą i przewożą tam do A wy tu czego szukacie, co? Chcielibyśmy gdzieś spać. Tam są wolne łóżka. Nie, my nie możemy. Przyjechał, na czasy rodzinne. Tu jest stan wyjątkowy! U mnie też jest stan wyjątkowy. Macie tu skierowanie na kwaterę. Tam jest adres. Dziękuję. Masz. I przełóż z tego śmiesznego koszyka te wszystkie rzeczy do tej torby. Nie. Dlaczego nie? Bo nie. Wyrosłeś z tego paltka. Trzeba ci kupić nowe. Wystarczy mi to. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan... Pan do kogo? Do pani. Do mnie? To niemożliwe. Ja mam przedział na pokój. Pan się pomylił. To jest dom państwa Lewandowskich, tak? Tak. No właśnie. Ale to pomyłka, na pewno. Proszę stąd iść. Kochanie. Dzień dobry. Panu. Słucham. Mam przydział na pokój. Ach, panów dwóch. Tak, to znaczy półtora. Panowie z powodzi. Nie, ja jestem delegowany na akcję przeciwpowodziową z Warszawy. Ja Sanoka. Mamo, co to ma znaczyć? Kto to jest? Co tu się dzieje? Uspokój się, Majka. Ja ci to później wytłumaczę. Proszę, ten pokój należy do panów. O, jaki ty masz piękny koszyk. Tatuś ci kupił, co? Mama. A mama nie bała się wysyłać cię w taką drogę? Musiała, jest w szpitalu. No, daj mi płaszczyk.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu zostawiam pieniądze na mleko dla małego i proszę mu nie pozwalać wychodzić. Dobrze? Żona długo w szpitalu? Ja nie mam żony. To on sierota. Nie, nie, nie. No ma ojca, ma też matkę, tylko wie pani... Ach, tak. Jeżeli pani idzie do pracy, to mogę panią podrzucić. Mam do pana prośbę. Słucham. Niech pan poszuka sobie innej kwatery. Po co? Pani mi nie przeszkadza. Absolutnie. Do widzenia. Do widzenia. Wiesz, u Jedlinków ta mała strasznie spuchła. Otucha aż potąd. Jedlinkowa nie wie, co to jest. Może to zakaźne. Dzień dobry. Dzień dobry. Tatuś poszedł już. Na razie wcale o niego nie pytały. Marian, no? Ta dziewczynka tam to nie jest przypadkiem twój syn? Gdzie? O, widzisz go, widzisz? Tam, tam, tam. Za tymi furami, o. O. Gdzie on leży? Psa chce ratować. Jakiego psa? Gdzie on się pcha? Dostanie za to. A ty to nie leżysz zawsze tam, gdzie nie trzeba? A mało razy chcieli cię z roboty wywalić za to, żeś się dał wrobić w cudze sprawy? No i co, nie jest tak? Co wrobić, co wrobić? Robi zawsze, co chce. Właśnie. Masz niezbity dowód, twoja krew. Umiesz grać w zabicie pchłe? Nie. A w kanastę? A co to jest? W karty. W
Karty? Nie. To skąd ty się wziąłeś? Gdzie ty żyjesz? Z Warszawy. A ile macie pokoi? Dwa. Mamusia z tatusiem w jednym, a ja z babcią w drugim. Biorą cię do kina? Po co? Mamy telewizor. Kolorowy? Oczywiście. Lewandowscy wcale nie mają. Jak chcesz, możesz przyjść do nas. Z tatusiem? Przyjdź sam, zobaczysz powódź. Po co mi telewizja? Byłem tam rano. I co? I pies płynął na budzie. I co? I mój taś go uratował. Kłamiesz. Absolutnie uratował. A właśnie, że kłamiesz. Udowodnij. A gdzie jest ten pies? Na razie zabrali go helikopterem. Gdzie? Do telewizji. Będą go pokazywać w telewizji. Może razem z twoim tatusiem? Może. Po co to? Na altankę. Żeby nasze kury tam trzymać. Okaże się. To twoi krewni? Nie. To po co im pomagasz? Oni to są wariaci. Mój tato mówi, że taki sąsiad to gorszy niż zaraza. Lepiej nie pokazuj tego tej Mai. Przecież sama mówiłaś, że ona jest doktorką. Ale ona zamordowała człowieka. Jak ona cię weźmie, to ty też możesz umrzeć. A ty skąd jesteś? To tu są rzeczywiście sami wariaci. Zmiataj. Ojej. Nie wychodzi mi to. Nie, ja nie wiem. Nie wiem jak to. Idź. Dziękuję, pani doktor. Nie mów tak do mnie. Dlaczego? Przecież pani jest doktor. Ja też będę doktor. Tak, ty może będziesz. Ale ja nie. A dlaczego? Wiesz co, Michał? Mama mówi na mnie Linek. Dlaczego pani nie chce być doktor? Linek. Ty na pewno robisz znaczki, co? Na razie niech mi pani powie, dlaczego pani nie chce być doktorką. Zaraz wrócę! Towarzyszu Czerniak, towarzyszu Czerniak, macie tam u siebie zadekowane 500 worków. Mam przyjść z milicją odebrać, czy co? Wydam, ale tylko na most. Dobra, ale szybko. No jasne, siadajcie do wozu. Czym pan będzie się przejmował, jak powódź przejdzie? Panie, ja w 39 roku ten most ratowałem, a w 45 roku odbudowałem tymi tu rękoma, panie. Powiedziałem sobie, ciebie nie będzie, a most zostanie. Na szczęście dla pana może być odwrotnie. Co pan gada? Że na szczęście dla pana może być odwrotnie. Panie, wypluj pan to słowo. Dla was to wszystko, żeby tylko jeszcze jedną nagrodę załapać. A dla nas ten most jest wszystkim. Co tych ludzi uratuje, jak most popłynie? To jest jedyna droga do miasta, do szpitala, panie. Cześć! No to chłopaki! Zaraz, pan przepraszam. A nie przepraszaj, panie! Pan zlej swego niedonoska, panie! Bo jak ja go zrobię, cholera, to...
kości do gipsu. Bokser. I niech mi przestanie kury dusić. Jeszcze jeden wariat przybył mi przez płot cholera. Kurki trzeba było sprzedać. A, ładny teraz komplet u Lewandowski. Stary, co kury dusi, curunia. Doktorka, co ludzi do bozi wysyła. A był pan przy tym? Co, no dzięki Bogu nie, panie, ale jakby ją wtedy do mnie zawezwali, to już bym z panem nie rozmawiał, panie. A, dobrą opiekę znalazł pan, pentazowie, nie ma co, panie. Sama ma świera, chul. Dobra. Co? No, daj za to. Co jest? No, a teraz pa. Co pa? No, Lulu, pa. Co Lulu? Po co pan się do pana słowo patygować? Idziemy do domu. Spokojnie. Dobra, idź pan, idź pan, idź pan, no idź pan, no już. Czekowa? Dawno znasz doktorkę? No, od powodzi. Do domu. Jeździłem z nią w pogotowiu pół roku temu. Coś z nią nie tak? Jeden wyjazd i wszystko jej się odwróciło pod szewką do góry. Medycyna to delikatny fach. Jej wina? Jak powiem tak, to znaczy, że nie ma na świecie niewinnych. Taki fach. Równocześnie dwa wezwania. Jedno groźne, chory ze stanem kardiogennym. Drugie ulgowe, kolka wątrobowa, ale za to u kogoś ważnego. Pewnie się przeżar. Doktorka mówi, lecimy do sercowego, a kierownik dał polecenie najpierw do wątrobiarza, bo to ważne. No i polecieliśmy na sygnale, żeby dać mu terpichol. No, podnieśmy. Władze z góry. Ja wiem, a ten drugi? O te 10 minut byliśmy do tyłu, tyle co u wątrobiarza nam zeszło. Doktorka z pół godziny go ratowała, masaż serca, usta. Sama była bliska. Zawału, mokra, na oczy prawie nie widziała. Ale wyciągnęła go. No, przechylmy za życie pozagrobowe. Przepraszam. Nie chciał spać, póki ojciec nie wróci. Dziękuję, pani doktor. Kupił pan Linkowi za ostry scyzoryk. Jakiemu Linkowi? Michał Michalinek, tak go nazywa matka. Trzeba było zrobić opatrunek. Dziękuję pani doktor. Zaraz. Ja przepraszam bardzo, że jestem... Musiałem. Tyle coś napatrzyłem w szpitalu. Lekarze urobieni potąd, lecą z nóg. Późno już. Albo pod Augustowem miałem zachowanie, wywrotkę. No, goleć, łyso, opony poślizg. Po co mi pan to wszystko opowiada? I facet, który nadjechał, wyciągnął mnie z tej... blachy, a mało tego, że mnie wyciągnął, to jeszcze mi dał swoją krew. Ja mam grupę zero, a jak wyszedłem ze szpitala, to ten facet wsadził mnie do wozu, powiedział, jedź, przełam strach, bo inaczej całe życie ręce będą ci latały. I miał rację, absolutnie. Źle pani doktor robi. Nie można uciec od życia, absolutnie. Każda decyzja to ryzyko. Nieważne, czy jest się lekarzem, czy kierowcą. Naprawdę za późno już na filozofowanie. Musi pani iść do pracy. Absolutnie. Musi pani iść do pracy. Absolutnie. Zatrzymaj się pan! No co, dacie mu umrzeć? Czy sam go stamtąd na rękach nie wyniosę? Ja nie pogotowię! Ja nie pogotowię i tak na mnie dojedzie. Przecież za chwilę będzie za późno. Ja może helikopter ściągnąć, co? Jaki? No ten Czerniak, kolejarz, wysiada, no. Ma atak serca. Przed chwilą wyleciałem po pomoc.
No ludzie, na miłość boską, przecież mówię, sam jeden nie poradzę, on tam sam jak palec, a woda się ciągle podnosi. No to na co czekacie? Na lepszą pogodę. Jedź. Jedź. Chcesz się utopić? Razem ze skorupą? Dość ty. No ale pani, przecież tam człowiek. Przepniemy się jakoś, co? Wyłaź! Pojadę twoim. Ugrzeźniesz na wieki. A czego nie chcesz jechać swoim? Bo ty jesteś pustym, a ja mam pełno ludzi. A kto ci się każe tam pchać? Wysiadać. Już? Tak. Mieliśmy dalej jechać. Przecież mówię wysiadać. Wysiadać? Jak to wysiadać? No przecież w połowie drogi, panie, no co pan powie? No jak rzecz to mówię? No już. Nie, nie wysiadać. Wysiadaj. Nie. Powiedziałem wysiadaj. Nie chcę, ja pojadę z tobą. Ile razy mam cię powtarzać, co? Gotowe, możemy jechać. Dobra, to siadaj do tyłu. A weź ze sobą jeszcze dwóch. Tak, tak. Dawaj cegły. Może pan pomóc? Nie trzeba. Dawaj, szybko. Siedź tu, czekaj. Nie wychodź! Ha,
wyjmuj drzwi. Szybko. Do szpitala. Nie da rady. Objazd 20 kilometrów. Ale człowiek nieprzytomny bez lekarza, koniec. Nie da rady, most zagrożony. No ale nie wytrzyma. Nie da rady. Nie da rady. Chodź! Chodź, wypadek! Patrz! Tędy! Człowiek umiera. Pomogę ci. Dziękuję. A co? Przemokliśmy troszkę, co? Trochę. Ale schniemy. No. Nie oddychać. Proszę głęboko oddychać. Niech pan usiądzie. Głęboko oddychać. Może się pan położyć. Ty go wyleczysz, prawda? Bo ja nie chcę, żeby on poszedł do szpitala. Ja nie. Absolutnie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Spłyń, bo się zarazisz. Może ja też chcę mieć grypę. Dlaczego się z nią nie ożeniłeś? Skąd wiesz, żeby ona chciała? O kim ty myślisz? A ty? O mamie. Nie chciała. Trzeba było się do mnie zwrócić. Absolutnie. Byłeś wtedy jeszcze bardzo mały. Skąd wiesz? Ty wtedy do nas nigdy nie zaglądałeś. Co, matka ci o tym powiedziała, tak? Pamiętaj, nigdy nie wiesz kobietom. O, oprócz swojej matki. Przyjedziesz kiedyś do Sanoka? Bo niektórzy nie wierzą, że ja mam ojca. Już 3 razy musiałem im dać dziób. Ale bić się to nieładnie. Zależy o co. Linek. Linek, skocz do apteki. Masz receptę? No wiesz przecież, gdzie to jest. Michał, gdzie idziesz? Do apteki. Poczekaj, to ci coś powiem. Czego? To twój tato jeszcze żyje? No a twój? Mój nie choruje, bo siedzi ciągle w kurniku zamiast 3 powodzi i kury maca. Idź lepiej po prawdziwego lekarza. Po co? Na razie prawdziwy jest na miejscu. Ona? Czego szeptem mówisz? Tato mnie kazał z tobą rozmawiać. No i ma rację, bo bzdury mówisz. Jeszcze oberwiesz za te wasze kury. To nie twoja sprawa. Ale poczekaj.
Przysięgnij, że nie będziesz pomagać Lewandowskiemu, to ci coś powiem. Na razie nie jestem cieka. O twoim tatusiu i o niej, no przysięgnij. Lewandowski sam nie da rady, jest za stary. Wcale nie jest za stary, tylko był ranny na wojnie. Ona i twój tatuś. Ale najpierw przysięgnij. Tu się rany zgina, tu dziób pingwina. No to ci powiem. Ona chce być narzeczonego i dlatego tak długo trzyma twojego taty w łóżku. Jesteś głupia wariatka, wiesz? Nawzajem. Dorka, chodź do domu. Z kim się zadajesz ty? Dziękuję pani. Proszę bardzo. Nigdzie mi się tak dobrze nie chorowało jak u pani. Dzięki pana chorobie ona wyzdrowiała. O, no jak tam pacjent numer jeden? Nie wiem, dziś nie wpuścili w szpitalu grypa. A pacjent numer dwa? No co tu dużo ukrywać. Wolałbym, żeby pani była gorszym lekarzem. Po prostu wtedy dłużej mógłbym sobie pochorować. Wreszcie wiem, co to znaczy mieć dom. Tak, człowiek zawsze kocha dom, kiedy jest chory. Żeby mieć dom, trzeba mieć rodzinę. Prawdziwą. Taką jak wasza. Ja widzę to po Michałku, jak on się tu czuje. Tak, Linek opowiadał mi. Opowiadał, jak to macie pięknie urządzone mieszkanie, jak chodzicie we trójkę na lody, w niedzielę do zoo. Na chłopak fantazję. To chyba po mnie. Kłamie. Marzyciel. Wie pani, ja ostatni raz widziałem swoją, jego matkę. 3 lata temu. A dlaczego on musi mieć to wszystko tylko w marzeniach? Właściwie to ona podjęła tę decyzję. Nie, ja tu nie chcę robić siebie anioła. Bo wiadomo, mężczyzna drań, alimenciarz. Ale ja od razu nie chciałem mieć tego dziecka. Wtedy dziecko jest ważniejsze. A mężczyźni tego nie lubią, prawda? Absolutnie. Mężczyzna to jest sam jak dziecko. Dopóki nie ma swojego. Nie, nie, nie. Ja już potem chciałem. I poważnie porozmawiać i ją, i dziecko. Odwróciła się plecami na całe życie. O, ona jest taka ambitna. Prędzej się zadręczy, niż przebaczy. Absolutnie. Absolutnie. Jest pan przekonany? O, oczywiście. O, Linek. Kiedy pojedziemy do Warszawy? No, jak się powódź skończy. Ja tu już nie chcę być. Chyba ci tu dobrze, nie? Źle. Dziękuję. Może potrzebam. O malo, bylo by się wylalo. Dziękuję. Ty to wiesz, kiedy zachorować. Gdzie i z kim? No, słodźcie sobie. Gdybym ja miał takie warunki, też bym się rozłożył na całego. Mogłeś wtedy ruszyć po tego kolejarza. Tak, i miałbym teraz 40 stopni Celsjusza i leżał w 30-osobowej sali. Dziękuję. To znaczy spasiba. Marianek to co innego. Sam na sam. W małżeńskim lożu. Sam na sam z synem.
A wiesz, Janicki jeździ na twoim wozie. A to z jakiej racji? Moc się wysypały, satelity poszły. Nie miałem szczęścia w tej powodzi. Co jaką ładniejszą uratowałem, okazuje się mężatka. A. Marianek, ten to ma fart. Pan też żonaty. Ale na delegacji. A zna pani ten dowcip? Do gabinetu lekarskiego wchodzi kobieta. Lekarz się pyta... Słyszałem komunikat. Woda opada. Na twoim miejscu bym żałował. No chodźmy już. Zaraz. Co, nie idziesz? Nie, koszula fatalnie wyprasowana. A dlaczego ty prasujesz? No, bo jestem sam. Sam, absolutnie. Absolutnie. Ale dlaczego? Zapnij guzik. A ja bym chciał wynaleźć wynalazek. Ja już wiem jaki. Na pewno, żeby deszcz padał z dołu do nieba, co? Wcale nie. Żeby ludzie mogli wiedzieć, co drudzy sobie myślą. O bracie, to byś narozrabiał. Totalna kołomyja. Może nie każdemu byłoby to na rękę. No zgoda, wiesz, ja na dzisiaj kupuję twój patent tylko pod warunkiem, że mama też będzie go znała. No, idziesz na to? No dobra. No. No co? Jak, Linek? W porządku? Zobaczymy. No nieźle. To idziemy. Weź kwiaty, paczkę. Jedziemy. Cool.